tym filmie zaprezentuję Ci rośliny, które warto posiadać w swoich ogrodach ozdobnych, ale również warzywnych. Nie tylko ze względu na to, że są ozdobne i pożyteczne, to pozytywnie wpływają na pozostałe nasze rośliny. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Ciebie przydatny. Miłego oglądania! Długo kwitnące i powtarzające kwitnienie krwawniki. Oprócz tego, że mają właściwości lecznicze, to są roślinami miododajnymi. Ściągają zapylacze do naszych ogrodów warzywnych, dzięki czemu mamy obfitsze plony. Oleje zawarte w tej roślinie odstraszają insekty. Dodatkowo ściągają biedronki, które uwielbiają pożywiać się mszycą. Dlatego krwawniki warto sadzić na rabatach, wśród roślin, które najczęściej atakowane są przez mszyce. Naparstnica. Liście, łodygi, kwiaty są trujące, ale ma bardzo pozytywny wpływ na owocowe drzewa oraz krzewy. Enzymy wydzielane przez naparstnicę wpływają na drzewa i krzewy w sposób pobudzający do szybszego, zdrowszego wzrostu. Kozłek lekarski. Roślina lecznicza, ale również miododajna, czyli tak jak krwawnik ściąga do naszego ogrodu zapylacze, ale również biedronki. Dodatkowo ściąga dżownice, które poprawiają strukturę gleby w ogrodzie. Aksamitki. To jeszcze takie moje małe siewki. Rośliny te ściągają do siebie nicienie, dzięki czemu nie atakują one innych naszych roślin, czyli aksamitki są roślinami pułapkowymi. Dodatkowo pozytywnie wpływają na pomidory, ponieważ wpływają na szybszy, zdrowszy, lepszy wzrost oraz obfitsze plony. Miejmy na uwadze to, że aksamitka nie wpływa zbyt korzystnie na zioła. Róże. Pozytywnie wpływają na lepszy, zdrowszy i szybszy wzrost pietruszki oraz czosnku. Czosnek natomiast, rosnąc przy róży, korzystnie wpływa na zdrowotność tej rośliny, ponieważ odstrasza szkodniki. Astry wpływają korzystnie na buraczki naciowe, ale i te korzeniowe. Nasturcje. Nie dość, że jadalne są jej kwiaty oraz nasiona, to dodatkowo są roślinami pułapkowymi dla mszycy, czyli ściągają mszyce na siebie i dzięki temu nasze rośliny użytkowe, jak i ozdobne są wolne od mszyc. Warto nasturcje sadzić w pobliżu drzew owocowych, roślin kapustnych, buraków, ziemniaków, pomidora, dyni, rzodkiewki czy brokuła. Pokrzywy, najczęściej przerabiane na gnojówki. Pokrzywa zwiększa odporność roślin na choroby, przyspiesza tworzenie się próchnicy w glebie, zwiększa zawartość olejków w ziołach. Gnojówka z pokrzyw, jak i wypielone, usunięte fragmenty pokrzywy podczas pielenia możemy dodawać do kompostownika, a nawet jest to zalecane, ponieważ przyspiesza kompostowanie. Bazylia. Pozytywnie wpływa na pomidory, kapustę, szparagi, ale negatywny wpływ ma na rutę i majeranek. Pamiętajmy, że bazylia jest również rośliną miododajną, uwielbianą przez pszczoły. Chyzop lekarski. Miododajna, lecznicza, długo kwitnąca krzewinka. Nie powinniśmy jej tylko sadzić w okolicach rzodkiewki. Natomiast jego pozytywny wpływ na inne rośliny to ściąganie na siebie bielinka kapustnika, dzięki czemu nie atakuje on roślin kapustnych, zwiększa plon winorośli, a jego zapach odstrasza bażanty, zające i wrony. Mięta odstrasza bielinka, mrówki, mszyce i najlepiej sadzić ją obok kapusty, brokułu, fasoli, grochu i rumianku. Pamiętajmy o tym, że młode, świeże pędy mogą być słodkim wabikiem na mszyce. Starsze pędy i liście, które pachną intensywniej, odstraszają mszyce. Sadźmy miętę w donicach, bo jest rośliną ekspansywną. Mniszek lekarski jest rośliną leczniczą, a jego kwiaty wydzielają etylen, który przyspiesza kwitnienie i owocowanie sąsiednich roślin. Korzystnie wpływa na wzrost innych roślin uprawianych i przyciąga dżownice do naszego ogrodu. Rumianek chyba zna każdy. Jest rośliną miododajną, długo kwitnącą. Korzystnie wpływa na odporność roślin, przy których rośnie. Ma korzystny wpływ na warzywa kapustne oraz cebulę i czosnek. Szałwia lekarska odstrasza bielinka, odstrasza również mszyce oraz ślimaki. Bardzo dobrze wpływa na smak roślin kapustnych. Wrotycz pospolity odstrasza bardzo dużo owadów. Kleszcze, komary, mrówki, mszyce czy
czy ślimaki. Możemy go przetwarzać na gnojówki, napary czy wywary, które wspomogą nas w uprawie roślin ozdobnych, ale i warzywnych. Jego suche pędy możemy wkładać do ziemi, by pozbyć się wszelkich szkodników, które żerują w podłożu. Lawenda wykorzystywana w kosmetyce, ziołolecznictwie czy przetwarzana na różnego rodzaju olejki. Swoim zapachem odstrasza wiele szkodników, np. mszyce czy ślimaki. Dodatkowo odstrasza komary oraz kleszcze. Pamiętajmy, że jest rośliną miododajną, czyli ściągającą owady, które wspomagają nas w uprawie roślin ozdobnych, ale również i użytkowych. Jeżeli zastanawiacie się, z czym posadzić lawendę, żeby stworzyć ciekawą kompozycję roślinną, to w prawym górnym rogu wyświetla Wam się film na ten temat. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie ciekawy. Jeżeli tak, to zachęcam Cię do udostępnienia go swoim znajomym. Miłego dnia Ci życzę, przyjemnej pracy w ogrodzie, dobrej pogody. Pozdrawiam!